W 2010 roku w Sanoczku ruszyła budowa kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jednak rozmowy dotyczące rozpoczęcia inwestycji sięgają do początku lat 90. Nowo powstający kościół umiejscowiony jest nieopodal szkoły oraz domu ludowego w Sanoczku, przy drodze z Sanoka w kierunku Niebieszczan. Po tych kilkunastu latach szukania tej lokalizacji, tego miejsca, znaleźliśmy to miejsce, rozpoczęliśmy budowę i z Bożą pomocą obiekt zaczyna rosnąć w górę. Jednak samo rozpoczęcie budowy świątyni spotykało się z licznymi problemami. Znaleźliśmy tę lokalizację, ale były pewne problemy, bo był stadion. Trzeba było ten stadion przenieść w inne miejsce, wybudować nowy stadion. Dopiero mogliśmy wkroczyć na plac byłego stadionu, żeby rozpocząć budowę tego kościoła. W budowę Kościoła Miłosierdzia Bożego w Sanoczku zaangażowanych jest bardzo wiele osób. Trzeba przyznać, że ku także mojemu zaskoczeniu ludzie angażują się, choć może nie widać tego w czasie budowy, żeby tutaj kręciło się wiele osób, jak to bywało w latach 70., 80., kiedy był inny system budowania. Jak to jeszcze można gdzieniegdzie zobaczyć. W tej chwili taką ważną inwestycję jak kościół musi realizować wyspecjalizowana firma, która ma i sprzęt odpowiedni, i fachowców, i bierze odpowiedzialność, wpisując do dziennika budowy konkretne kolejne etapy budowy. Mieszkańcy Sanoczka chętnie wspomagają firmę odpowiedzialną za budowę świątyni. Angażowanie wioski jest bardzo duże, przychodzą nawet najstarsi, to mają 76 lat, taki pan jeden Wolanin przychodzi, Kazimierz. Na najmłodsi to nawet tutaj przychodzą, nieraz mówimy po prostu, żeby sobie stanęli z boku, ponieważ to różne zagrożenie może nastąpić, żeby się uczyli, bo my już jesteśmy starzy, nie wiadomo czy ten kościół skończymy, ale z Bożą pomocą tak robimy, żeby skończyć. Budowa świątyni jest kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym wiele poświęcenia, jednak to nie przeraża mieszkańców Sanoczka. To jest też moją radością, że każdego miesiąca ludzie składają ofiary na ręce panów, którzy tworzą zespoły kwestujące. I prawie każdego miesiąca, od czasu, gdy już rozpoczęła się budowa, po 6 i po 7 tysięcy z tej niewielkiej w sumie społeczności ludzi przychodzi na konto budowy. To jest jedna sfera, może powinienem ją powiedzieć w drugiej kolejności, bo też pierwszą takim obszarem wspomagającym i umacniającym budowę jest zaangażowanie ludzi takie duchowe. Trzeba przyznać, że zaangażowania duchowego mieszkańcom Sanoczka nie brakuje. Wprawdzie to jesteśmy tylko narzędziem Boga. On to buduje, Pan Bóg wytycza nam z góry, kieruje do naszych umysłów różne tam potrzeby i my jesteśmy narzędziem, które to wykonujemy. Chrzeń Boże.